Czy czas jest jak rzeka, ocean podczas burzy? A może jak polewa karmelowa na lodach waniliowych dodanych do kawałka brownie? W tej grze główny bohater, będący jednocześnie narratorem, z pewnością odpowie nam na to pytanie. Miejmy jednak przy tym na uwadze, że w trakcie opowieści będzie systematycznie pozbywał się kolejnych części odzienia. Siądźmy zatem przy ognisku, weźmy kubek gorącej herbaty z termosu i posłuchajmy, jaką opowieścią nas dziś uraczy. Arabska noo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 o
korytarz, nie chce się go wpuścić na drzwi dryfujące w lodowatej wodzie, które spokojnie pomieszczą dwie osoby. Razem z ojcem często robią sobie wypady na weekend, ale nic tak nie buduje relacji rodzinnych jak wspólne rabowanie miasta i pałacu Maharadży. Będzie to niezwykle pomocne dzięki pomocy zdradzieckiego wezyra. W trakcie walki dowiadują się od niego, że w mieście jest skrywany niewiarygodny skarb. Nasz bohater, będący prawdopodobnie mocno niedowartościowany, postanawia za wszelką cenę go zdobyć, żeby ojcu zaimponować. Wybiera się zatem do najeżonych pułapkami lochów, gdzie zdobywa artefakt zwany sztyletem czasu. Z jakiegoś powodu wszystko oczywiście zaczyna się walić. Przez przypadek aktywuje sztylet, dzięki czemu odkrywa jego moc i szczęśliwie unika pewnej śmierci. W międzyczasie ojciec księcia odnalazł starożytne piaski czasu, które już sobie pakuje na drogę. Kiedy chwali się zdobyczą, wezer ewidentnie ostrzy sobie zęby na oba skarby, które chciałby w ramach zapłaty za pomoc w oblężeniu. Możesz sobie wziąć co tylko chcesz. Okej, okay, ten sztylet... Oprócz sztyletu. Niech młody się cieszy. To... Dobra, spoko. To wezmę pia... I oprócz piasków. Pójdą na kominek kolegi. Goddammit! Zatem, tak jak zapowiedział, zanosi znajomemu sułtanowi upominek w postaci wielkiej, świecącej klepsydry. A co to? Piaski czasu! A co robią? Świecą! W tym momencie ponownie do akcji wkracza wezyr. Wykorzystując niewiedzę władców, wmawia im, że w środku znajduje się największe bogactwo, jakie tylko można znaleźć. I ty będziesz bogaty, i ty będziesz bogaty, a ty to w ogóle przystojniaku, panny sznurem nie ma przebacz. Klepsydrę można otworzyć jedynie sztyletem czasu. To też książę, zachęcony obietnicą bogactwa i w ogóle przystojniaku, panny sznurem nie ma przebacz, uwalnia piaski z zamknięcia. Jedna z pojmanych kobiet oczywiście próbuje ich powstrzymać, ale kto by się nią tam przejmował? Ważne, że wezyr rzuca parę zaklęć i zawartość klepsydry zaczyna zmieniać wszystkich w babki z piasku. Czekaj, ktoś nas oszukał! Nielicznym osobom udaje się umknąć przed piaskiem, w tym naszemu głównemu bohaterowi, ale jakby to powiedzieć... Fuck. Sprawy nie wyglądają ciekawie. W trakcie ucieczki natrafia na pojmaną kobietę, która okazuje się być córką Maharadży, którego napadli. Także no... Głupia sprawa, nie? Kobieta nazywa się Fara i zdradza, że wszystko można odwrócić, ale trzeba znaleźć klepsydrę. Ta niestety została zabrana do najwyższej komnaty w najwyższej wieży, czekając na pierwszy pocałunek miłości. Nie, czekaj, nie ta bajka. Ej, patrz! Świecąca kolumna! Hurra! Nasza parka łączy siły i po wielu trudach, gdzie ewidentnie zaczyna coś między nimi iskrzyć, docierają na szczyt wieży. Tam jednak książę w ostatniej chwili się waha, podejrzewając Farę, że coś knuje. W końcu ma powód, wparowali jej do domu. Niestety dyskusję przerywa wezer, który zdmuchuje intruzów, przez co zostają uwięzieni w podziemiach. Teraz mają chwilę na spokojną rozmowę, podczas której Fara opowiada o pewnym magicznym słowie z bajki dla dzieci, które otwiera wyjścia. O boż, zebrało jej się na wspominki. Ale okazuje się, że słowo otworzyło magiczne przejście do tajemniczych komnat. No to co? Wchodzimy i... bierzemy wspólną kąpiel. Dobrze przynajmniej, że woda jest ciepła i drzwi nie są potrzebne. Wiem, jak to się ostatnio skończyło. I nie mogę powiedzieć nic więcej bez klasyfikowania tego filmu dla dorosłych. W każdym razie, książę budzi się bez sztyletu, bez miecza, bez Fary i bez godności. Rusza zatem w pościg i dogania uciekinierkę na szczycie wieży. Tam, przyparta do muru przez babki z piasku, zwisa nad przepaścią. Książę mimo szczerych chęci i naprawdę szybkiego refleksu nie uratował jej przed upadkiem i pewną śmiercią. Jack! Cofanie czasu też nie zadziała, bo Fara zużyła po drodze wszystkie ładunki. W komnacie klepsydry spotyka, nie zgadniecie, wezyra, który zaczyna kusić na ciemną stronę mocy. Jednak nie mając nic już do stracenia, książę hopsa na klepsydrę i wbija sztylet w kopułę. It's rewind time! Czas zostaje cofnięty do nocy przed oblężeniem pałacu Maharadży, gdzie się wszystko zaczęło. Zakrada się zatem do komnaty Fary i opowiada jej całą historię. W sumie, opowiada to też nam, że niby opowiada Farze. Czy to znaczy, że my tak naprawdę jesteśmy w grze Farą? W każdym razie, nad ranem po opowiedzeniu całej historii do komnaty wkracza wezyr. Ten facet jest dosłownie wszędzie. Wywiązuje się walka, podczas której zdradza się przed Farą ze swoimi zdradzieckimi planami. Przegrywa z naszym atletą i następuje czas pożegnania. W
Fara dziękuje księciu za pomoc, ale ostatecznie i tak nie wierzy w jego historię. Ej, kolego, hamuj konie! Ale ostatecznie i tak nie wierzy w jego historię. Tu mnie masz, wszystko zmyśliłem. Ale no, do widzenia, żegna się magicznym słowem, które znała tylko Fara, a sama mu je zdradziła. Znaczy, nie zdradziła. Znaczy, mogłaby zdradzić, gdyby to wszystko się wydarzyło. A może nie wydarzyło? Jeśli myślicie, że to jest skomplikowane, poczekajcie na część drugą. Tymczasem, nasze ognisko już tu gasa, a my zostawiamy Farę w konsternacji.